stoimy pod tym, powiedziałabym, jak dla laika oczywiście, dość dziwnym urządzeniem, czyli drukarką wodną. Dla mnie przypomina to po prostu kurtynę wodną. To jest taka bramka, rozmiary ma dowolne, tutaj ma wymiary 4 metry na szerokość, 3 na wysokość, ale może być większa, może być mniejsza i z górnej części tej bramki leci woda i ta woda spada w postaci kropel wody i te krople tworzą wodne obrazy. Do czego ona służy tak naprawdę? Gdzie ona funkcjonuje? W jakich miejscach? Gdzie jest wykorzystywana? Wykorzystujemy w różnych miejscach, od teatrów. Mamy taką instalację stałą w Izraelu, gdzie jest pokaz, spektakl wodny, gdzie artyści brodzą po kostki w wodzie i drukarka wyświetla słowa piosenek. Mamy instalację stałą w Estonii, w Muzeum Nauki i Techniki. No i instalujemy też na eventy. Byliśmy teraz w Saint-Tropez na 25. rocznicy ślubu Magica Johnsona, słynnego koszykarza. Można sobie tak na imprezę zamówić też taką drukarkę? Tak, tak, tak. Robiliśmy taki spektakl dla Chanel na lotnisku we Frankfurcie. W Polsce, w Łodzi? W Łodzi tylko dzisiaj. W Łodzi tylko Czyli trzeba przyjść do manufaktury? Trzeba koniecznie przyjść do manufaktury zobaczyć.